Się rzecz niesłychana. Córka bumdruma, mała i dzielna kluklu, przyjechała do Maciusia w klatce z małpami. A było to tak. Ogród zoologiczny był już zupełnie gotów. Wszystkie zwierzęta umieszczone już były w swoich klatkach. We środę miało się odbyć uroczyste otwarcie ogrodu, a w czwartek oddany będzie do zabawy dzieciom. Ale miała nadejść jeszcze jedna skrzynia z trzema. Tak rzadkimi małpami, jakich nie posiadał jeszcze żaden biały król w swoim zwierzyńcu. Te skrzynie mieli rozpakować podczas uroczystości. Otworzyli tak, żeby małpy od razu wbiegły do klatki. Wszyscy stoją i patrzą. Jak tylko odbito deskę, zaraz wyskoczyła do klatki jedna, a potem druga małpa, a trzeciej nie ma. Odsunięto trochę skrzynie od drzwiczek klatki, a tu wyskakuje mała kluklu i rzuca się bumdrumowi do nóg i coś mu po murzyńsku mówi. Bum-Drum rozgniewał się strasznie i chociaż już nie taki dziki chciał kopnąć nieposłuszną Kluklu, ale Maciuś wziął ją w swoją obronę. Kluklu zrobiła źle, że uciekła z domu. Kluklu zrobiła źle, że w nocy sama odbiła skrzynię, jedną małpę wypuściła i sama zajęła jej miejsce. Ale Kluklu poniosła już karę, bo nawet dla morzyńskiego dziecka sześć tygodni jechać w skrzyni z małpami jest rzeczą bardzo nieprzyjemną. A przecież Kluklu nie była zwyczajnym czarnym dzieckiem, a przyzwyczajoną do wygód córką królewską. Zresztą i w skrzyni nie miała tych wygód, co małpy, bo nie mogła podchodzić do okienka skrzyni, przez które dawano im żywność, bo się obawiało, żeby jej nie odkryto w drodze i nie odesłano do domu. – Królu Bumdrum, przyjacielu Bumdrum – powiedział wzruszony Maciuś – możesz być dumny ze swojej córki. Na nic podobnego nie zdobyłaby się nie tylko dziewczynka – ale żaden biały chłopak. Mogę ci podarować tę niesforną dziewczynę, którą tak bronisz, powiedział rozozłoszczony Bumdrum. Dobrze, zgodził się Maciuś. Niech zostanie w moim pałacu, niech się uczy, a gdy zostanie królową, będzie taką samą reformatorką wśród czarnych, jak ja jestem królem reformatorem wśród białych. Rzecz dziwna, w godzinę po tej całej awanturze kluklu Klu zachowywała się tak, jak gdyby to już było bardzo dawno a kiedy stary profesor, który znał 50 języków, przemówił do niej po murzyńsku i wytłumaczył, co chce z nią zrobić Maciuś, odpowiedziała od razu. Ja tak samo myślałam, mój złoty, lwi, krokodylowy profesorze, tylko zaraz zacznij mnie uczyć waszego języka, bo inaczej nie mogę powiedzieć, co myślę, a mam plany bardzo ważne, a nie lubię ani czekać, ani odkładać. Okazało się, że klu zna już 112 europejskich wyrazów, których nauczyła się podczas pobytu Maciusia w Afryce. To nadzwyczajne jednak. Jaka ta mała ludożerka jest zdolna? Dziwił się profesor. Nadzwyczajną ma pamięć. Bo Kluklu nie tylko pamiętała wyrazy, ale i skąd się każdego wyrazu nauczyła, od kogo usłyszała. Okazało się, że siedząc w klatce nauczyła się wielu wyrazów od marynarzy. Fe, Kluklu, mówił profesor. Skąd ty znasz te brzydkie wyrazy? Chyba nie rozumiesz, co one znaczą. A Kluklu? Te trzy wyrazy powiedział tragarz, kiedy brał na plecy klatkę, te cztery wyrazy powiedział, kiedy się potknął i mało nie przewrócił. Tak mówił nasz przewodnik, kiedy nam jeść dawał, to krzyczeli marynarze, kiedy byli pijani. To smutne, moja kluklu, że takimi wyrazami powitali cię biali, powiedział profesor. Musisz je prędko zapomnieć. My, biali, ładnie między sobą mówimy. Bardzo chętnie będę cię uczył. Miła, dzielna, biedna kluklu. Aż do końca uroczystości, kluklu była na pierwszym planie. We wszystkich wystawach najwięcej było teraz fotografii kluklu. Chłopcy najgłośniej krzyczeli i najwyżej rzucali na wiwat czapki, kiedy ukazały się w samochodzie kluklu. A kiedy podczas otwarcia sejmu dziecięcego, kluklu powiedziała w europejskim języku: W imieniu moich czarnych rodaków, dzieci murzyńskich, witam ten pierwszy na świecie parlament dziecięcy. Zerwała się taka burza oklasków i taki zapanował zachwyt, że nawet Felek, chociaż energiczny, nie mógł sobie poradzić, aż zirytowany krzyknął do jednego z posłów, który się darł jak szalony: Te, słuchaj, jak nie przestaniesz, to dostaniesz w zęby. To odezwanie się Felka wywarło złe wrażenie wśród białych królów, ale nie dali po sobie poznać. Chętnie opisałbym szczegółowo wszystkie zabawy i uroczystości. Ale zabrakłoby miejsca na opis ważniejszych rzeczy, bo przecież nie o zabawach powinno się pisać w książce o królu reformatorze. Bo czytelnicy tej książki powinni dobrze pamiętać, że Maciuś nie od tak zaprosił do siebie gości, a szło mu o ważne sprawy polityczne. Tu między gośćmi był i stary król ze swoim synem, wrogiem zawziętym Maciusia. Tu był i drugi król, przyjaciel żółtych. To był i smutny król, z którym Maciuś już parę razy prowadził dłuższą rozmowę. Drogi Maciusiu, mówił smutny król, muszę przyznać, że zacząłeś bardzo odważnie, że Twoje reformy są bardzo ciekawe i ważne. Do tej pory idzie ci wszystko dobrze, nawet świetnie, ale pamiętaj, reformy okupuje się ciężką pracą, łzami i krwią. Ty zaczynasz dopiero. Nie łudź się, że tak zawsze będzie, i nie ufaj zbytnio swoim siłom. O, wiem, odparł Maciuś, że to trudno. I powiedział ile pracuje, ile nocy nie spał, ile razy jadł zimny obiad. Najgorsze, że nie mam własnego portu, żalił się Maciuś, i robią mi trudności z przewozem złota. Zamyślił się smutny król i powiedział: Wiesz, Maciusiu, ja myślę, że stary król dałby ci jeden ze swoich portów. Ach, gdzie znowu? Syn mu na to nie pozwoli. A ja myślę, że pozwoli. Ależ on mnie nienawidzi, zazdrości mi, podejrzewa, obrażony jest, no wszystko. Tak, to prawda, wszystko prawda. Ale mimo to on się zgodzi. Dlaczego? zdumiał się Maciuś. Bo się ciebie boi. Na moją przyjaźń nie może liczyć. Uśmiechnął się smutny król. Drugi król, zadowolony, że ustępujesz mu żółtych królów. Przecież nie mogę zabierać sobie wszystkiego, odburknął Maciuś. No tak, rozumnie jest nie chcieć panować nad całym światem, ale byli, są i będą tacy, którzy będą próbowali. Może i ty, Maciusiu, spróbujesz. Nigdy. Oho, ludzie się zmieniają. Powodzenie psuje, ale nie mnie. W tej chwili wszedł stary król z synem. O czym tak mówicie, wasza królewskie moście? A ot, Maciuś się żali, że nie ma portu. Maciuś ma góry, lasy, miasta, pola, ale nie ma żadnego morza ani okrętów. A teraz, kiedy zaprzyjaźnił się z afrykańskimi królami, koniecznie port mu potrzebny. I ja tak myślę, odparł siwy król. Ale na to może się znaleźć rada. W ostatniej wojnie Maciuś nas zwyciężył i przerwał wojnę nie żądając od nas nagrody. To było bardzo szlachetnie z jego strony. Ale teraz na nas kolej, żeby pokazać, że potrafimy być wdzięczni. Prawda, mój synu, że bez szkody dla siebie możemy ustąpić Maciusiowi część naszego morza i jeden port? A za okręty Maciuś nam zapłaci, prędko dokończył syn. Ma przecież tylu bogatych przyjaciół. Ależ najchętniej na świecie! Ucieszył się Maciuś. Wezwano natychmiast ministra spraw zagranicznych i sekretarza stanu. Napisano odpowiedni papier, który podpisali wszyscy królowie. Mistrz ceremonii przyniósł skrzynkę i Maciuś przyłożył drżącą ręką pieczęć. Był najwyższy czas skończyć, bo właśnie zapalili fajerwerki. Było na co patrzeć. Całe miasto wyległo na ulicę. Park zajęty był przez posłów, wojsko i urzędników. Osobno zajmowali miejsce dziennikarze, którzy z całego świata zjechali się, aby opisywać te cuda do swoich gazet. Na balkonach, oknach i na tarasie pałacu zebrali się królowie. Część dzikich królów wdrapała się na dach, żeby lepiej widzieć. Oto płonie wieża. Bengalskie ognie, rakiety, kule zielone, czerwone lecą ku niebu, węże ogniste, młynki raz wraz inne kolory. A okrzyk podziwu wydarł się ze wszystkich piersi, gdy zapalono ognisty wodospad. I wszystko to wśród huków i strzałów. Jeszcze, jeszcze, wołali afrykańscy królowie zdumieni i oczarowani, nazywając Maciusia królem, stubarwnego nieba i pogromcą ognia. Ale trzeba było wcześniej iść spać, bo na jutro rano naznaczony był odjazd. Sto orkiestr grało na ulicach, kiedy samochody królewskie odwoziły gości na kolej i dziesięciu królewskimi, po... królewskimi pociągami opuścili biali, czarni i żółci królowie gościnną stolicę Maciusia. Odnieśliśmy wielkie dyplomatyczne zwycięstwo, rzekł prezes ministrów, zacierając ręce w powrotnej drodze. Co to znaczy? Zapytał Maciuś. Oto geniusz, powiedział prezes. Wasza królewska mość nie wiedząc wiele, zrobiła jej rzecz wielką. Zwyciężać można nie tylko na wojnie, pobić i kazać sobie coś dać za to. Bez wojny dyplomatyczne zwycięstwo to wycyganić coś potrzebnego. Mamy port. To najważniejsze.